Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Warszawa to miejsce strategiczne z punktu widzenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do naszego kraju. Tylko jednej nocy na dwa dworce przybywa w trakcie doby 20 tysięcy osób uciekających przed wojną. Na dworzec wschodni, na dworzec zachodni. Ludzi głodnych, zmarzniętych, przerażonych i chorych. Dworzec centralny, za który odpowiada wojewoda, który dzisiaj wizytowaliśmy, to obraz kompletnego chaosu. Nie ma koordynacji, nie ma wsparcia medyków, nie ma strefy wydawania ciepłych posiłków. Ludzie śpią na podłodze. Dopiero po 12 dniach udało nam się wywalczyć dostęp do bezpłatnych toalet. A państwo wiecie, że państwa wojewoda nie pofatygował się tam do tej pory? Osobiście go tam nie było? Przepisy tej ustawy mogą wyglądać dobrze, ale rzeczywistość może wyglądać dokładnie tak, jak na dworcu centralnym, gdzie to wolontariusze muszą osobiście na kartonowych dyktach pisać w języku ukraińskim, co gdzie się znajduje, bo tego z państwa strony nie ma. Jako posłowie próbujemy uzyskać konkretne i rzetelne informacje o pracach i planach rządu. Jesteśmy odsyłani od ministerstwa do ministerstwa. To ja mam pytanie. Gdzie jest specjalny pełnomocnik? Gdzie jest chociażby zespół kryzysowy, który koordynowałby kompleksowo całe wsparcie? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziś system opiera się na tytanicznej pracy wolontariuszy, ludzi, którzy mają dobre serce i samorządy. Dziękuję bardzo. Tak pani z tym kryzysem sobie nie poradzimy. Dziękuję bardzo.